Ciekawą historią jest to, że wybraliśmy się do Neapolu w ogóle kręcić klip do tego kawałka. Tak. Kawałek pod tytułem Maradona. Wyjazd był absolutnie spontaniczny, to trzeba też wspomnieć. Wyjazd był spontaniczny, wyjazd był momentami nerwowy. No, dużo tam się działo. Zawitaliśmy nawet na skampie, czy tam jak się po neapolitańsku mówi, chyba szkampie, na osiedle Vela i no, były tam różne perypetie, bo przed wyjazdem zastanawialiśmy się, czy tam jechać, robiliśmy research, ktoś tam mówił, że żeby tam jechać, to musimy komuś zapłacić. Tak, paręset euro i ogólnie jakieś problemy i że raczej jest tam niebezpiecznie. A dlaczego? Bo może nie wszyscy wiedzą. To jest też no, główna siedziba, znaczy nie to osiedle, tylko w ogóle miasto Neapol słynie między innymi z tego, że no, rosła tam w siłę neapolitańska mafia i niejaka Camorra. No i co? No i tam ryzykując troszeczkę, ale też bez przesady, bo to był biały dzień i tak, tak dalej. Jakby pojechaliśmy kręcić ujęcia na ten, na ten obiekt i tak. Nie zdążyliśmy jeszcze wysiąść z samochodu i... Kiedy już były pytania, co się dzieje, już po co i dlaczego? Już były jakieś tam gwizdy, już były jakieś tam odgrażanie się i no tak. Foto i różne historie. Tak. Kręciliśmy się po tym osiedlu chwilę. Tak, nakręciliśmy materiał. No myślę, że ta część jest mega charakterystyczna i daje dużo do tego teledysku i dużo osób właśnie kojarząc to z serialu, te miejsca, te bloki charakterystyczne, wiesz, jakby zajarało się tym i jakby dużo propsów było, że akurat tam kręciliśmy, że akurat udało się to zrobić. No absolutnie. Dalej, jakby historia się skończyła bez żadnych ekscesów. Wesoło dość. W każdym razie zwiedziliśmy kilka miejsc na zewnątrz, tam nakręciliśmy parę ujęć i rozmawialiśmy z operatorem na zasadzie: no co tu jeszcze trzeba? A on mówi, no kurczę, no może coś wewnątrz jeszcze, bo tak na zewnątrz to będzie, że tak nie chcieliśmy tu za bardzo przebywać. No i wjechaliśmy do wewnątrz, do takiego squatu, zaczęliśmy tam kręcić już szeptem niemalże ujęcia, no i pojawił się pan wjechał do budynku na skuterze. W środku były spalone samochody. Co i strzykaweczki. I różne inne dziwne rzeczy. Wszędzie. Tak, i wszędzie Matki Boskie. No i, znaczy do budynku, do squatu, bez okien, bez szyb, bez niczego. Tak, tak. I ze strasznym smrodem. No i próbowało nam coś po włosku tam mówić. Jedyne co zrobiliśmy, żeby się nie bać, bo on jest animatorem tego miejsca. Tak, nie wiemy na czym te animacje polegają ogólnie, ale było okej. Okay. Myślę, okay. Że na pewno nie jest z nikim dogadany, tam o nic nie chodzi. Nic. W każdym razie, żeby nie przedłużać, wtedy dopiero, bo był z nami też tłumacz pochodzenia włoskiego na wszelki wypadek, ale on przez do tego momentu ani razu nie wyszedł z samochodu. I ogólnie on prosił też, żeby tam nie jechać w ogóle. I prosił, żeby tam nie jechać. I w tymże momencie też został zawezwany. Został zawezwany, no i... Jego dziewczyna w płacz, bo też była dziewczyna. Tak, jego dziewczyna się popłakała. Moja wtedy dziewczyna, a jeszcze poproszona o wyłączenie silnika, przecząco kręciła głową na odległość. Cały czas na odpalonym motorze była. Cały czas na odpalonym motorze. Tak było. No a animator już za pomocą tłumacza powiedział, że no nie możemy tu być. No i że kim my jesteśmy i dlaczego? I tak jak w całym Neapolu wszyscy jak słyszeli, że Maradona, no to witali nas jakbyśmy byli braćmi, nie wiem, w ogóle tak. Najlepszą rodziną, w ogóle super. Tak tutaj jak powiedziałem, że Maradona i że to klip hip-hop z Polski, klip w ogóle, no i że wasza gwiazda z Neapolu. Bo jeszcze dygresja, były też pomysły, żeby lecieć do Buenos Aires, no, ale to, no, to jakby nie starczyło. Spokojnie, ale spokojnie. No, w każdym razie pan mi odpowiedział, że no, ale co mam z tym wspólnego? No i dalsze działania były takie, że poprosił o podanie ksywki, ksywkę mu wpisałem w Google, zrobił screena, wysłał gdzieś SMS-a, poczekaliśmy 5 minut, ktoś oddzwonił, on powiedział, że mamy tu jeszcze 20 minut, a później musimy stąd jechać i do widzenia. Tak, to no tak, w skrócie. Tak się skończyła ta historia. Ale także było fajnie. Nic było się fajnie. Nie stało, ale było śmiesznie. Tak, a efekt możecie zobaczyć sobie na YouTube, jest montowany oczywiście tak. O tym samym tytule. Maradona. Bardzo spontaniczny klip. No i co? Fajne miasto, chociaż brudne i strasznie gorąco. Ale tak. Wyszedł dobrze. Słuchajcie, moi Marcin, drodzy. Ty jest typowym Polakiem, tylko narzekać. Jakby dwa narzekania w jednym zdaniu. To gdzie? To są propsy. Bardzo ładne miasto. W zimie ale źle, że zimno, źle, że gorąco. Wiadomo, słuchajcie. Nie wiem, czy no wiecie, tak, ale Maradona był legendą z Ursynowa też. Nie wiem, czy wiesz o tym powiem. No tego nie wiedziałem właśnie, ale ty mnie uświadomiłeś, namówiłeś do tego i teraz jest problem jak z hip-hopowcami z Zielonej Góry. Dokładnie. Znaczy, nie ofens do Zielonej Góry, to proszę po prostu obejrzeć, wpisać
w YouTube, wstukać hip-hopowcy z Zielonej Góry. I wszystko jasne. I wtedy sobie obejrzeć taki trochę śmieszny filmik z internetu, bo Zielona Góra jakby super spoko. Nie w tym rzecz. Wiemy. Paweł lubi filmy z internetu, żeby była jasność. A czasem lubię jakiś tam sobie obejrzeć. No pokazałeś mi Pawła Jumpera w Neapolu po raz pierwszy, co jest też niesamowite. Ale przede wszystkim przeróbka... Znaczy po prostu kawałek o mnie, no. Dokładnie. Paweł Jumper. Paweł będzie skakał. Pan Paweł. Ale nie o tym. Słuchajcie, drodzy słuchacze nasi, bardzo nam jest miło, że jesteście tutaj z nami, słuchacie nas na antenie i że możemy wam powiedzieć, że już 20 marca, po ilu latach tak naprawdę, bo nie pamiętam w tym momencie, kiedy wyszedł nasz ostatni album Historia z sąsiedztwa. 15 lat, 2005 mi się wydaje. O. Tak mi się też wydaje, że też około 15 lat temu... To ty opowiadaj, a ja to jeszcze tylko potwierdzę szybciutko. Dobrze, wyszedł nasz ostatni album, bo pierwszy wyszedł dokładnie rocznicą, 20-lecie naszego pierwszego albumu było zwieńczone właśnie kawałkiem Maradona w sierpniu zeszłego roku i wypuszczeniem tego singla z teledyskiem. Także my wiecznie młodzi, ale lata lecą. Pomijał się mnie na historię sąsiedztwa, chomikuj mnie, wyskoczyło to już chwileczkę. To słuchaj, to nie chomikuj, proszę cię. Jesteśmy, szukamy, tu opowiadaj Paweł, jestem gotowy, wydany w 2005 roku, czyli mieliśmy rację, nawet nie zaglądając na internetu. No. Czyli 15 lat temu wyszedł nasz ostatni album, ekipa się nie rozpadła do tego czasu, nie było żadnych wojen, bifów. Nie pokłóciło pieniądze, ich brak. Co prawda zaskakujące jest to, że tak długo nie nagraliśmy albumu, ale to chyba dlatego, że każdy z nas to jest jednak indywiduum solidne. Jasne. I tak dalej. Niemniej jednak teraz 20 marca możecie się spodziewać naszego nowego albumu pod tytułem Szkoła 8.1. Jest to niezły powrót do początku w ogóle wszystkiego. Do początku i myślę też, że jest to niezły miks, bo myślę, że osoby postronne albo nawet takie mocno wczute w scenę hip-hopową, widząc nasz kolejny singiel, który zaraz poleci, mogły być zdziwione. Dlaczego taki powrót? Słysząc, widząc teledysk na YouTubie, mogły być zdziwione, cóż to jest za połączenie. Być może, jakby tutaj sięgamy na pewno szerzej po różne featuringi. Należy nadmienić, że w ogóle nad tym Onar sprawuje pieczę bardzo mocno i... Piecze po prostu. Tak, i piecze te fity i gotuje też tam dokładnie. To kraczysko. Gotujemy, staramy, oczywiście tu nie jest żadnych nie ma nacisków, ale z Pawłem sobie siedzimy, słuchamy jakieś rzeczy, jeśli chodzi o nowych artystów bądź starych i stwierdzamy, czy nam się to podoba, czy to jest w jakiejś tam naszej konwencji i czy to się, że tak powiem, sprawdzi, nie będzie nic na siłę, albo nie będziemy wyciągać jakiegoś trupa z szafy też, nie? Więc jakby to musi wszystko... Otóż to. Jak się wraca z albumem, to jednak trzeba coś zrobić świeżego i staram się zrobić nasz hip-hopowy, podwórkowy rap ursynowski, podczas gdy jesteśmy już panami po 30, którzy bardzo długo nie przekraczali 20. Cały czas. Dzieciaki, pomieliśmy się. Tak, ale... No i żeby to był taki bardziej współczesny nasz, w miarę hardkorowy, podwórkowy hip-hop. A znowu nie jakiś właśnie niearchaiczny i nie śmieszny, żeby nie wyciągać jakichś ultraklasycznych, boom-bapowych bitów, na których my żeśmy się uczyli rapować de facto, nie? To nie jest interesujące. Do których w sumie nic nie mamy. Absolutnie. Natomiast zawsze po prostu... Klasyk. No zresztą spróbujcie... się tam na stronie gdzieś tam uśmiechnąć i zamówić na przykład preorder, no to dostajecie dużo kontentu muzycznego, myślę, że się nie spodziewacie tam do końca, co tam może być. Niemniej jednak, bo te single nie zdradzają wszystkiego, ale teraz puścimy wam kolejny singiel, który już ujrzał światło dzienne jakiś czas temu. Było to okupione wyjazdem do Krakowa. Emocjami. Tym, że zgubiłem plecak, to już taki jest mniej... Tak, to było też... Ale samo rozwiązanie historii z plecakiem jest też niesamowicie dziwne i tajemnicze. Zostawiłem plecak w knajpie, przyszedłem do knajpy, nie było plecaka, podobno zabrał go mój kumpel, który się nazywał jakiś Van Bronhorst. Ja mówię, nie mam takiego kumpla. Paweł już przerażony, bo w plecaku towar za 15 tysięcy mniej więcej. Tam też były jakieś rzeczy ważne. I już podał numer do siebie, ale zapomniał dodać prefiksu i powiedzieć, z jakiego kraju pochodzi, więc po nazwisku strzelaliśmy, że z Belgii.
No. I się udało w rezultacie i okazało się, że ma... I on przyszedł, no, jakby... i to oddał i wszystko było w środku. Tak, no... No nie, to jest niemożliwe, to tak, tylko w Krakowie. To tylko w Krakowie i w ogóle w Polsce to tylko chyba z obcokrajowcem właśnie. Nie tak. Nie, oczywiście tutaj też takie są śmieszki. No było śmiesznie, zabawnie. Było śmieszki. No ale nagrywaliśmy jakby kawałek o dość hardkorowym wydźwięku. Nawet zawitaliśmy sobie na strzelnicę, co chyba... To było dobre. Wszyscy lubimy. Tak. No i co? I zaprosiliśmy do tego utworu KB'ego. KB to jest gościu z GCB. GCBW. Myślę sobie czasami, że kurczę, no byliśmy naiwni bardziej tacy w ogóle, że te podwórkowe takie sznyty też już to już jest coś, co no, jak jesteś dorosłym facetem, no to tak nie do końca masz ochotę w tym się cały czas tam taplać jakoś. Ale mniejsza o to. Także na wersji preorderowej już wiecie, co tam będzie dodatkowo. I że na pewno warto ją zamówić. No tego reklamować myślę, że nie musimy. Bardzo chcielibyśmy wam powiedzieć, kto wykonał te wszystkie wersje, a jest sporo tych artystów naprawdę różnych. Ba, są jeszcze tacy, z którymi rozmawiamy o tym w tym momencie, czy to zrobią. Więc ta lista się stale powiększa. Wszystko się dzieje, ale dzisiaj mamy się wczoraj od poniedziałku zaczęliśmy już pierwsze, że tak powiem, oficjalne komunikaty, info dawać, kto to zrobił. Więc śledząc nasze social media, możecie sprawdzać sobie, kto tam jest już kto, ogłoszony. Kto co był, kto co kiedy. Tak, bo policja jest na stadionie. Słuchajcie, Marcin, no, wytrzyj fotę. Już dwa razy wycierałem. W każdym razie przepraszamy za tę prywatę. No tak, no to chodzi tylko o to, że znowu żeśmy się jednak przez te 20 lat nie pokłócili, dlatego są śmiechy cały czas. No tak, tak, tak. Tak. No jest jakiś tutaj porozumienie. Mamy taki wewnętrzny język, zawsze wystarczą dwa słowa, no, a później nawet się nawet jak nagrywaliśmy, pamiętam, właśnie klip Popiu i z chłopakami z HD Scam. Tak? Nie? No to Forrest do ciebie powiedział, Jezu, to jest jakiś slang w ogóle. Ja nic nie rozumiem, co wy mówicie. Bo u nas jedno słowo i od razu i linieczka dalej. Z jakiegoś klasyka polskiego z 98 roku. Tak, coś cyk i odbicie. Ale nie będziemy tutaj wam bardzo wtajemniczać. To jest radio. Otóż to. Ale możemy powiedzieć tyle, bo w ogóle wybraliśmy trochę więcej kawałków, nie tylko swoje, tylko że już przegadaliśmy prawie cały czas antenowy i może fajnie. No i tym tropem idąc postanowiliśmy puścić jeszcze jeden nasz utwór. Dokładnie, bo za mało. Bo jesteśmy skromni po prostu. Dokładnie. Jesteśmy bardzo skromni. Czas na dobry hip-hop, słuchajcie. I to jest to, co chcemy zapowiedzieć, to jest numer też z naszej ostatniej płyty, która wydana była w 2005 roku. I w sumie tak, jak tego słucham, to się jakoś też mocno nie zdezaktualizowało. Wiesz, to jest cały czas takie spoko. I to jest trochę jak gadamy a propos singli, a propos bitów, no to ten bit był zupełnie inny na tamte czasy, nie? O tym, co teraz... Ten numer, który chcemy puścić, tak? Tak. Aha, no to POM 81, może powiedzmy jeszcze taką rzecz. Myślę, że w odróżnieniu od naszych jakichś solowych karier, to POM 81 jest bardzo taki lokalnie patriotyczny, bym rzekł, że tam to Ursynów, w ogóle Warszawa, tak. Ale w takim nieofensywnym w stosunku do nikogo, do żadnych innych miejsc na mapie. Tylko mocno zaznaczając. Tylko po prostu mocno zaznaczając, z czym jesteśmy związani. I no, i właśnie o tym jest ten utwór, o naszym mieście, z perspektywy wtedy chłopaków, no, 25-letnich, 23-letnich. Zawsze zapominam, że ty jesteś młodszy, bo starzej wyglądasz. Paweł, ja mam 47 lat, daj spokój. No wiem, no już wiesz. A i tak się dobrze na 47 trzyma. Powinieneś już zejść ze sceny, Marcin, ile dokładnie, można. Słyszałem o tym. Onar się skończył. Tak. Po sporcie. Tak, i to w naszej Warszawie z perspektywy właśnie chłopaków sprzed 15 lat, czyli no, ja miałem lat 25 wtedy. Ja 36. Tak, no bo jak wiadomo, Marcin jest starszy, a przynajmniej na takiego wygląda. Dokładnie. No i co? No i taka była Warszawa według nas wtedy, w sumie chyba. Nadal tak uważam troszkę. Absolutnie. Marcin tutaj przytakuje, ponieważ czyta w internecie różne plotki, ploteczki, które Pawłowi później skrzętnie przekazuje.
I co? To nie będziemy was zanudzać więcej, znaczy zanudzać, no po prostu nie będziemy was męczyć tylko naszym materiałem, bo jakby no nie obliczyliśmy tego jakoś super, a, albo się rozgadaliśmy, bo jesteśmy gadułami, a ja na pewno. Raczej gaduły. A mamy wybranych jeszcze chyba 6 innych kawałków. Ale raczej postawiliśmy na siebie na początku. Tak. No nie, no taki styl amerykański powiedziałbym z Ursynowa. Sprawdź to, pomiędzy 81. Tak. No jakby reklama musi być wszędzie. Także, no sorry. Więc pamiętajcie, www.pomiędzysiedmdziesiątym.pl. Tam kupicie nowego Jada Kissa, którego zamierzamy puścić, ale to za chwilę, czy nie, czy najpierw Jada Kissa? Nie, mamy najpierw ustawioną Kisza, Becky. Jest to taki utwór, ja w ogóle prawie nic nie wiem o tych typkach, goście z Londynu, ja znaczy nie wiem, po prostu nie znam historii ich, ale śledzę wiele takich rzeczy bardziej z wysp, z Europy i myślę, że my się z Marcinem tak wymieniamy w tej ekipie. Ja próbuję przemycić takie rzeczy w ogóle na album Płomienia. No i w ogóle wymieniamy się, żeby sobie słuchać, nie? W sensie ja Paweł wysłałem jakieś nowości z Niemiec, Paweł mi Anglię, gdzieś sobie jak jeździmy na koncert, gdzieś tam sobie jedziemy, sobie słuchamy, sprawdzamy, mówimy, a nie, jednak to w ogóle nie jest to, albo to mi się w ogóle nie podoba, albo jest właśnie zajaweczka. No i ten numer pierwszy raz ja posłuchałem jadąc, jak do Ryśka do Poznania jechaliśmy ostatnio na imprezę. To jest ciekawy kawałek w ogóle, bo oparty na basie, taki w ogóle dość wolny, ale bardzo taneczny. Tak. Absolutny hit, jest absolutny po prostu. Hit, no. I to tak w ramach po prostu jakichś naszych, może nie najbardziej ostatnich, ale dość świeżych zajawek. Puszczamy właśnie to Rustin, Tyon Wayne, tak. Ale tam jeszcze wiele osób na ficie, bo mam nadzieję, że udało się wybrać remix i właśnie chcemy puścić ten utwór Kisha and Becky remix. Byliśmy z wami Onar po mojej prawicy. PZ po mojej lewicy. Czyli zespół Płomień 81. Polewo kanalizacyjna rura. Tak. Wiadomo, Płomień 81. Teraz będzie coś z playlisty Onara. Tak. Jeszcze nie słyszałem tego numeru, ale zawodnik jest klasyczny bardzo. No myślę, że kiedyś żeśmy mocno się nim jarali, nie? Nie, no, jako LOX jeszcze. W ogóle punchline'owy MC. Tak, taki absolutnie, bardzo. Absolutnie, no. I fajnie, że jakby wiesz, no też robi rzeczy świeże, ale mimo wszystko stara szkoła. Pozostając ze swoim kręgosłupem oldschoolowym, nie? To jest fajne, więc zaraz poleci Jada Kiss, a.k.a. Jada Kiss, zespołu LOX z Nowego Jorku. No tak jak wspomnieliśmy, no kawał rapu, który kiedyś na nas odciskał piętno, nie? Bo to część była Rough Riders też przecież. LOX no, Rough Riders, to oni byli też produkowani w paru kawałkach chyba przez premiera, no tak. różne rzeczy tam Swiss się działo. Premier, Swiss to wszystko Beats. Się działo, no. No to już dość zamieszkłe czasy. Ale singiel ten jest dokładnie opublikowany, mój drogi, w październiku 2019, więc ma niepełne dwa miesiące. Nie trafiłem na ten singiel. Tak. Bardzo no, ale jestem rzecz. W ogóle ostatnio na bakier tak zdigowaniu muzyki, bo brak czasu. Ale troszkę trzeba. Więc słuchajcie, więc zaraz to poleci. Co, Paweł, jeszcze mamy do powiedzenia dla słuchaczy, na do widzenia? No, co mam do powiedzenia? Żeby miło spędzali wieczór. Dobrze się bawili. Mamy nadzieję, że dobrze się bawili z nami. I że nie nudziliśmy tu za bardzo, a no i co? No i żeby spodziewali się nowego Płomienia i obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby był sztos. Tak, żeby powiedzieli na osiedlu o tym. Więc słuchajcie, dziękuję wam serdecznie. Dzięki Radio Campus za zaproszenie. To było dobre przejęcie.